Zapraszam na test Hyundai Kona w wersji elektrycznej. Jest to samochód, który został zwycięzcą Car of the Year Polska na 2024 rok. W konkursie oceniano 26 samochodów. Kona zdecydowanie wygrała, uzyskując 71 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Jeep Avenger, uzyskując 52 punkty, a na trzecim miejscu Renault Espace z wynikiem 50 punktów. Kolejne finowe miejsca to Toyota Prius 36 punktów i SsangYong Torres 31 punktów. W związku z tym polecam obejrzeć materiał do końca, a przy okazji sprawdź, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję dla Ciebie kolejny test. Tym razem prezentację zacznę od cennika, bo moim zdaniem w tym momencie wygląda to bardzo atrakcyjnie. W dniu montażu materiału ceny promocyjne elektrycznej Kony z 2023 roku z silnikiem o mocy 156 koni i baterią 48 kWh zaczynają się od 143 900 zł, a z silnikiem o mocy 218 koni mechanicznych i baterią 65 kWh od 160 900 zł. Z kolei samochody z roku 2024 kosztują odpowiednio o 6 tysięcy więcej. Można też się starać o dopłatę w wysokości 27 tysięcy złotych w programie Mój Elektryk. Napiszcie proszę w komentarzu, jak oceniacie promocyjne ceny elektrycznej Kony lub dajcie kciuk w górę, jeśli uważacie, że cena jest niezła. Nasz samochód jest w wersji Platinum, w związku z tym ma silnik o mocy 218 koni mechanicznych i baterię 65 kWh. Wersję elektryczną od spalinowych można odróżnić na przykład po dedykowanym modelu kół, które właśnie mamy. Są to felgi 19-calowe, a dostępne są też 17-calowe. W przypadku wyboru felg 19-calowych mamy trochę mniejsze przyspieszenie do setki, bo wynosi 8,1 sekundy, a przy felgach 17-calowych jest to 7,8 sekundy. Warto też wiedzieć, że na większych felgach jest też mniejszy zasięg. Dodatkowo charakterystycznym elementem dla wersji elektrycznej są te piksele, które właśnie widać w dolnej części zderzaka. Moim zdaniem fajnie się prezentują. Oczywiście wiadomo, że w elektryku mamy zieloną tablicę, no i klapkę zakrywającą gniazdo do ładowania, która trochę nietypowo znajduje się z przodu. Mamy też wskaźnik, który pokazuje aktualny stan ładowania, a podczas ładowania dodatkowo pulsuje. Trudno nie zwrócić uwagi na oświetlenie pozycyjne z przodu. Jest to listwa świetlna poprowadzona przez całą szerokość samochodu. Ja jestem zachwycony trochę tym futurystycznym elementem. Na środku mamy takie świecące piksele, które działają przy ustawieniu świateł pozycyjnych. Wtedy pali nam się cała listwa. Środkowe piksele gasną, jak mamy włączone oświetlenie do jazdy. Jako oświetlenie do jazdy dziennej służą te pełne boczne paski LEDowe. Poniżej mamy w zderzaku kierunkowskazy i reflektory. Długość auta wynosi 4355 mm, a rozstaw osi to 2660 mm. Niestety wersja elektryczna ma najmniejszy prześwit wśród wszystkich wariantów silnikowych Kony, bo wynosi 151 mm. W każdej wersji elektrycznej listwy na błotnikach są lakierowane. W naszej wersji mamy też elektrycznie otrojony dach. Jak widać, nadwozie ma dużo różnych, dość agresywnych przetłoczeń. Czas na tył pojazdu. Zobaczmy, jak wygląda. A wygląda on moim zdaniem bardzo dobrze, znowu za sprawą listwy świetlnej poprowadzonej przez całą szerokość, która podczas jazdy pali się w całości. Robi to naprawdę dobre wrażenie.
fajnie wygląda też trzecie światło stop, które mi przypomina takie światło z sportowego IONIQ 5N. Na dole w zderzaku też znajdziemy piksele, których nie zobaczymy w pozostałych wersjach silnikowych. Po bokach są to elementy odblaskowe, natomiast w środku to już zwykłe kwadraciki. Na dole mamy światło przeciwmgielne. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie stylistykę Hyundai Kona lub jeśli się Wam podoba, dajcie kciuk w górę. Dobra, zajrzyjmy do bagażnika. Można go również otworzyć pilotem. I tak, jest tutaj podwójna podłoga, która w górnym poziomie, słońce trochę świeci, jest w zasadzie idealnie płaska. I zaczynając od prawej strony, po prawej stronie mamy subwoofer lub głośnik, haczyk. Z drugiej strony kolejny haczyk, schowek, gdzie tutaj mieści się w tym momencie płyn, też jest haczyk i LED-owa lampka. I teraz tak, podłogę możemy obniżyć w tym momencie. Mamy większy bagażnik, ale oczywiście troszeczkę większy próg załadunkowy. Tutaj koła zapasowego nie ma. Nie wiem, jak to wygląda. Opcjonalnie muszę to sprawdzić. Pojemność bagażnika w każdej wersji Kony wynosi 466 litrów. Ale w wersji elektrycznej dostajemy jeszcze coś ekstra, ale o tym za chwilę. Bardzo często, jak brakuje nam trochę przestrzeni w bagażniku i musimy zdemontować półkę, żeby coś przewieźć, zostajemy z problemem, co zrobić z zdemontowaną półką. Tutaj nie ma takiego problemu, bo mamy specjalne miejsce, gdzie możemy półkę mieścić. I teraz ciekawostka. Oparcie można dwustopniowo regulować. Taka różnica może być. O. A składanie fotela wygląda tak. No jest tutaj niewielka, powiedzmy. Nie jest idealnie równa powierzchnia, ale też nie jest źle, powiedziałbym. Można bez problemu tutaj sobie coś przewieźć. No dobrze, a co mamy w wersji elektrycznej z przodu pod maską? Sprawdźmy. Co ciekawe, mamy siłowniki. Mamy tutaj napis, który zdradza, że jest to silnik elektryczny. Zwykle jest to maskownica silnika, a u nas ciekawostka, schowek.
Także mamy tutaj dodatkowy bagażnik, w którym możemy tutaj sobie przechowywać różne rzeczy. I co ciekawe, ze wszystkich wersji Hyundai Kony największy bagażnik jest właśnie w wersji elektrycznej. W związku z tym, że jest ten schowek jeszcze z przodu. Dobra, zamykamy. A jak to wygląda z przodu na siedzeniu kierowcy? Jeśli chodzi o wykończenie materiałów, to ten fragment jest bardzo miękki. Tutaj trochę bardziej twarde, ale nawet przyjemne. Ta część jest taka bardzo gładka. No i niżej taki chropowaty materiał. Uważam, że jeśli chodzi o drzwi, nie jest źle. Deskę rozdzielczą mam pokrytą taką jakby gumą chropowatą. Też to wygląda fajnie w dotyku. Tu przydałaby się jakaś guma na tej półeczce, żeby się nam coś nie przesuwało. Schowek jest, jak widzę, z podświetleniem. Taki tradycyjny, powiedziałbym, jeśli chodzi o pojemność. Na drzwiach mamy tutaj napis systemu zewnętrznego Bose, który jest w naszej wersji. Na kierownicy nie ma tradycyjnej literki H, tylko cztery kropeczki. Co w alfabecie Morsa oznacza właśnie H? Kierownica myślę, że jest sam raz. Po lewej stronie mamy przyciski asystentów. Tutaj akurat tempomat aktywny i utrzymywanie pasa ruchu. Po prawej stronie mamy regulację głośności, muzyki, ulubiony przycisk, odbieranie telefonu. Przyciski w drzwiach, no to oczywiście otwierane elektryczne szyby, zamykanie drzwi, regulacja lusterek, składanie lusterka i w naszej wersji również pamięć. Tutaj też kilka przycisków, między innymi hamulec ręczny, można sobie zaciągnąć, można trakcję wyłączyć. To, co jest bardzo ciekawe, to na pewno rozmieszczenie, powiedzmy, elementu, który służy do zmiany biegów. Czyli tu mamy drive, neutral, wsteczny i parking. Przy okazji, tak się nam prezentuje tutaj kokpit. Możemy sobie też go konfigurować. Między innymi zmieniając tutaj tryby jazdy, to się też zmienia, to co nam się wyświetla. Sport to na czerwono. Możemy tutaj jeszcze środek sobie zmieniać i konfigurować. Także tych ustawień jest dużo. Dużo jest przycisków takich fizycznych. Na początku wydaje mi się, że dziennikarze wspominali o tym, że telefon można połączyć przewodowo z samochodem. Natomiast teraz na pewno można zrobić to bezprzewodowo, ponieważ ja swój Android Auto połączyłem bezprzewodowo. Także sądzę, że również Apple CarPlay
może być bezprzewodowa. Mamy tutaj gniazdo 12 V w taki fajny sposób otwierany. No i tutaj jeszcze parę przycisków. Wentylacja foteli trójstopniowa. Podgrzewanie kierownicy dwustopniowe. Auto hold, tutaj tryby jazdy. Czujniki parkowania, kamera. Proszę bardzo. Jak się prezentuje kamera, bardzo dokładnie. Możemy sobie tutaj obracać pojazd z każdej strony, żeby zobaczyć dodatkowo jeszcze to, co się z tyłu dzieje, to, co z przodu. Tu akurat słońce świeci, więc nie widać, ale właśnie mamy tą funkcję, gdzie możemy sobie obrócić i dokładnie zobaczyć, gdzie jest krawężnik. Także naprawdę, co do kamery, to trudno mieć tutaj jakieś zastrzeżenia. Może troszkę większa jasność mogła być w nocy, ale nie narzekam. Jest naprawdę dobrze. No i tunel środkowy. Tutaj mamy miejsce na kubeczki, które w tym momencie nie są nam potrzebne. W związku z tym mamy większą powierzchnię. Ale jeśli potrzebujemy, wysuwamy i już jest. Możemy sobie to oczywiście schować. Mamy też podłokietnik, który ma też taką, można taką tackę tutaj położyć, dodatkową. Podłokietnik niestety nie jest regulowany na wysokość ani na długość. Jeszcze przy okazji, jeśli chodzi o temat zużycia energii, no to wygląda to w ten sposób. Tutaj od ostatniego ładowania jeździłem w mieście 19,8, z tym, że no też nie jest to taka typowa jazda, bo próbuję, często się zdarza, że się zatrzymuje. Wiadomo, w tym momencie akumulator jest uruchomiony, w związku z tym trochę to jest więcej. Myślę, że realnie jeżdżąc w mieście po prostu tak normalnie na co dzień byłoby to mniejsze zużycie, bo już tak mi chwilowe wychodziło gdzieś tam w granicach 17-18. Myślę, że do 15 można by było, podejrzewam, zejść. Podczas testów temperatura oscylowała w okolicach 6 stopni. Sprawdzałem też, ile prądu kosztuje mnie jazda po autostradzie z prędkością około 110 km na godzinę plus normalne wyprzedzanie samochodów z prędkością 130-140 km na godzinę. Na odcinku 185 km, w tym około 15 km po mieście, zużycie prądu wyniosło 21,9 kWh. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie takie wyniki lub jeśli posiadacie już elektryczną konę, jakie są Wasze doświadczenia. Na podstawie moich doświadczeń na autostradzie maksymalny zasięg wyniósłby około 295 km, a realnie trzeba założyć, że byłoby to 250 km, bo musimy sobie zostawić w akumulatorze pewien zapas. W mieście przy moim stylu jazdy oraz warunkach, w których się poruszałem, maksymalny zasięg to około 350 km. Teraz usiadłem na tylnej kanapie za fotelem, który jest ustawiony pod moje wymagania. Zobaczcie, jak dużo jest miejsca. Nie mogę absolutnie narzekać przy wzroście 182 cm, a jest to segment B+ lub C-. Uważam, że pasażerowie tylnej kanapy będą zadowoleni, szczególnie w naszej wersji Platinum. Mamy tutaj do dyspozycji na przykład ogrzewane miejsca na tylnej kanapie oraz skórzaną tapicerkę foteli. To wyposażenie w tej klasie zaskakuje. Do tego w pakiecie do naszej wersji można też dokupić otwierane elektryczne blachowe, uchylane i odsuwane.
Z tyłu też mamy oświetlenie LED-owe, gazetowniki. W oparciach foteli jest też takie dodatkowe miejsce na kolana. Mamy też nawiewy, dwa gniazda USB-C oraz gniazdko do ładowania 250 V i 16 A. Napisz proszę w komentarzu, jak oceniasz wnętrze i wyposażenie Kony. Lub po prostu daj kciuk w górę, jeśli Ci się podoba. Samochód moim zdaniem jest bardzo dobrze wyciszony, co mogą potwierdzić pomiary wykonane na zimowych oponach. Przy prędkości 90 km na godzinę pomiar wykazał około 61 dB. Przy prędkości 120 około 64 dB. A przy prędkości 140 km na godzinę około 67 dB. Przy tym dobrym wyciszeniu podobało mi się działanie systemu Audio Bose, który w wersji Platinum jest w standardzie. Jazda Hyundai Kona w mojej ocenie jest bardzo komfortowa. Zawieszenie oraz układ kierowniczy jest neutralny. Fotele są komfortowe, a w naszej wersji z wentylacją i podgrzewaniem, a do tego skórzane. Jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza oceniam bardzo dobrze, chociaż jest sporo twardego plastiku, ale w jasnym kolorze wygląda to jakoś po prostu przyjemniej. Jedyne miejsce, gdzie twarde plastiki mnie irytowały, to miejsce na kubki w tunelu środkowym. To miejsce może się rysować, jeśli tego nie zabezpieczymy na przykład folią. Podoba mi się działanie kamery 360 stopni, oraz widok z kamery po włączeniu kierunkowskazu. Ładowanie na szybkiej ładowarce od 10 do 80% nieznacznie przekracza 40 minut, co z pewnością jest dobrym wynikiem. Energię można odzyskiwać używając rekuperacji, przy okazji w znacznym stopniu ograniczyć stosowanie hamulca. Systemy bezpieczeństwa są na wysokim poziomie, świetnie działa aktywny tempomat, asystent pasa ruchu itd. Nie mam żadnych uwag, poza sygnałami dźwiękowymi, które w dość irytujący sposób ostrzegają przed brakiem kilkusekundowej koncentracji na drodze lub odczytaniu na znaku drogowym prędkości niższej niż aktualna na wyświetlaczu. A nie zawsze ten odczyt jest niestety prawidłowy. Są też krótkie sygnały, na przykład informujące o zmianie dozwolonej prędkości itd. Myślę, że zdecydowana większość użytkowników będzie musiała te dźwięki wyłączyć, żeby mieć przyjemność z jazdy, a trzeba to zrobić po każdym uruchomieniu i nie da się tego niestety zrobić jednym kliknięciem. W mojej ocenie samochód zasłużył na tytuł Car of the Year Polska na 2024 rok. A Twoim zdaniem? Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ocena. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz pod filmem kciuk w górę i sprawdzisz, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny test. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.